Witam Was serdecznie ze stoiska Nubizone. Zobaczymy, co Chińczycy w tym roku tutaj pokazują. Jest na pewno Red Magic, jest fajna bransoletka i jest fajny dodatkowo jeszcze smartfon. Zapraszam. Po raz pierwszy mam możliwość podtrzymania w ręce Nubi Red Magic Mars. Jest to rzeczywiście dosyć fajne uczucie, bo normalnie ten smartfon nie jest tak sobie dostępny. Znacie zapewne specyfikacje. Gdybyście nie pamiętali, to jeszcze Wam powolutku Wam pokażę. Pamiętacie zapewne, że jest to smartfon dedykowany przede wszystkim dla graczy, dlatego specyfikacja musi być bardzo mocna, a smartfon swoją drogą robi rzeczywiście również bardzo dobre wrażenie. Nie pogram tutaj niestety w żadną grę, ale można go przynajmniej obejrzeć ze wszystkich stron. Nietypowe kształty, nowy design, coś czego do tej pory jeszcze nie było. Jest tutaj jeszcze jeden kolor dostępny, może mi się uda Wam pokazać. Mam jeszcze czerwoną, która też się prezentuje całkiem fajnie. Tutaj mają zapaprane straszliwie wyświetlacze, ale to i tak jest jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby podtrzymać, pobawić się troszeczkę rzeczywiście dosyć niezwykłym smartfonem. Powiem Wam szczerze, że nie wiem jak to działa, ale jakoś działa. Najwyraźniej ten dual screen w Nubi X jest rzeczywiście tym, co mi się marzy od naprawdę dosyć dawna. Zwróćcie uwagę, z przodu nie są potrzebne żadne aparaty fotograficzne. Mamy z tyłu pełen zestaw, te aparaty są dosyć fajne, tam są matryce 24 plus 16 mega, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy lampkę doświetlającą i właściwie robimy sobie zdjęcia tylnymi aparatami, tak jak się powinno. Natomiast do selfie służą tylne aparaty, które są jedynymi aparatami. Natomiast tutaj macie ewentualnie ekranik, na którym możecie ślicznie wyglądać. Prawda, że ślicznie wyglądam? I wtedy nie ma potrzeby na przednim ekranie, a teraz nie wiem jak przedni ekran uruchomić, widzicie? O, jest. Nie ma potrzeby na przednim ekranie zajmować na górze miejsca na jakiekolwiek niepotrzebne rzeczy. Wyświetlacz może po prostu... O, przełączył nam się aparat w tej chwili. Wyświetlacz może po prostu pełnić taką funkcję, do jakiej został stworzony, bez żadnych dodatkowych przeszkadzajek. Mnie się rzecz podoba bardzo. Tutaj dodatkowo jeszcze ciekawostka, o której zapewne wiecie, mianowicie dwa czytniki linii papilarnych, które mają właściwie za zadanie przede wszystkim zwiększać bezpieczeństwo urządzenia. Ja nie wiem, dlatego że nie sprawdzałem, czy jest możliwe na przykład odblokowywanie pojedynczym z włączaniem na przykład gotowej aplikacji. To była rzeczywiście opcja dosyć fajna. Smartfon rzeczywiście wyjątkowy, z bardzo mocną specyfikacją. Wiecie co, pokażę Wam po prostu, żeby nie gadać po próżnicy. Zapraszam oczywiście do katalogu na kartę smartfona. No i przejdziemy dalej, może uda się dopchać do przedziwnej bransoletki. Chcecie zobaczyć, jak wygląda przyszłość? Mamy bardzo fajną, zobaczcie, złota. Nie ma na bogato. Jest fajna. Wygląda, słuchajcie, cudnie. Zobaczcie, że ten ekran jest wygięty z każdej strony. A najfajniejsze jest to, że to jest sensor i teoretycznie powinniśmy mieć obsługę gestami. Która czasami działa, a która czasami nie działa. O, zadziałało. Zadziałało. W każdym razie rzecz jest fajna, ale trzeba się do niej dosyć mocno przyzwyczaić. Trzeba się nauczyć tych gestów po prostu. Dokładnie, jak można to pod odpowiednim kątem zrobić, to jest ok i się udaje. Tutaj jest przycisk back, taki fajny, dosyć duży, duże są przyciski. No w ogóle tutaj, to jest taki tutaj jest przycisk od wygaszania, jest oczywiście aparat fotograficzny. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, kawalątek specyfikacji, to ekranik sam ma 4 cale, to jest ekranik OLEDowy. Natomiast jeżeli chodzi o procesor, to tutaj jest procesor specjalny do nosidełek, czyli tutaj jest Snapdragon Wear 2100. Tak. Giga RAM-u, 8 giga pamięci. Dokładnie. Na dane. 5-megowy aparacik i akumulator 500 mAh z szybkim ładowaniem. Bluetooth 4.1, jest, słuchajcie, Wi-Fi, ale Wi-Fi tylko na w częstotliwości 2.4. No jest eSIM, czyli w zasadzie może to normalnie robić za telefon. Jest fajne, mnie się podoba, tylko mnie się podoba bardziej czarna. Pokażemy jeszcze czarną. Dobra, pokażemy czarną, tylko chciałem Wam pokazać, to jest całkowicie elastyczne. Ale dobra, to pokażę Wam na czarnej, która jest na stojaku. Czarna trochę mniej rzuca się w oczy. Ale o, to co chciałem Wam pokazać, to, że ten ekran jest rzeczywiście elastyczny. No i podejrzewam, że następne stadium będzie ekran wokół tyłu, całego paska. A tutaj z tyłu jeszcze mamy czujniczek, widać? Widać czujnik pulsometru. No i od razu też zauważyliście, jak to urządzenie się ładuje. Normalnie poprzez Pogo Pins, także
Klasyczne, żadne tutaj cudowania z ładowaniem nie wchodzą w grę. Ekran, jak widzicie, dotykowy, można również operować nie tylko gestami, ale normalnie, ale właśnie w ten sposób. No i po prostu trzeba tych gestów się nauczyć, bo tutaj pani, która wcześniej nam to demonstrowała, wychodziło to zdecydowanie lepiej niż nam. Ta, no kwestia, my się pewnie staramy, treningu, ale to rzeczywiście średnio wychodzi. Ale rzecz fajna, działa, prawda? Działa, działa. To żebyście nie myśleli, że to w ogóle nie działa, tutaj jest taka to pani, tutaj bardzo ładna, pani, która ma doświadczenie z obsługą tego urządzenia, właśnie pokazuje, że jednak te gesty działają, bo najwyraźniej zauważała, że nam trochę słabo kompletnie to idzie. No wiecie, mieliśmy to pierwszy raz w ręku, tutaj pani już na tym stoisku jest któryś tam dzień, więc faktycznie jak się nabierze praktyki, to patrzcie, że to działa bardzo fajnie. I jeszcze tak woli uzupełnienia, Nubia oferuje wraz do tych bransoletek oczywiście batsy w korespondujących kolorach, jak widzicie, złote, no i czarne. Chyba teraz każdy producent sobie zakłada, że takie słuchawki musi mieć w ofercie, no i Nubia też takie, jak widzicie, ma. Nubia X jest śliczna. Ja bym bardzo chętnie ten smartfon, chociaż właściwie żaden z moich kolegów się nie zgadza, że to jest dobre rozwiązanie nie, z dwoma wyświetlaczami. Fajnie wygląda, mnie się podoba ten telefon, ale... Fajnie było móc podtrzymać w ręce przez moment rytm Magica, bo to jest rzeczywiście kawał dobrej roboty inżynierskiej. Ale nie masz wrażenia, że jest ciężki, pieruńsko ciężki? Jest ciężki, no, ale on musi taki bycia dać. Dla gracza fajnie jest, i tak grasz dwoma rękoma, w związku dobra, z tym fajnie trzymasz. Ja nie gram, nie znam się, nie gram, także... Natomiast, zaufam ci, że tak natomiast przebojem zupełnym jest rzeczywiście bransoletka Nubia Alpha, która rzeczywiście działa bardzo fajnie, jak nam pani tutaj demonstrowała, bo nam trzeba kompletnie się nauczyć nie z tego szło korzystać. Nam słabo to poszło, ale faktycznie choroba działa, jednak działa i do tego bajerancko wygląda. Jeżeli kiedykolwiek wezmę do testów, to jednak wezmę czarną, a nie złotą. Tak, dobra? Złota taka trochę... No dobra, ale generalnie jeżeli chcecie przyciągnąć uwagę, to raczej złotą, bo się bardziej rzuca w oczy. A jeżeli jesteście gadżeciarzem, to jest taki, kurczę, must have po prostu. W każdym razie, słuchajcie, jest to najfajniejsze zastosowanie elastycznego ekranu działające, tak, i które mogliśmy wziąć tutaj widzieliśmy do ręki. Tak. Dużo fajniejsze chyba niż rozkładany smartfon. Ja bym wolał zegarek. Fajnie. Do następnego w takim razie, trzymajcie się.